Międzynarodowe targi Securex ponownie stały się okazją do zaprezentowania szerokiej oferty produktowej AAT. Sąd konkursowy MTP przyznał wyróżnienie oprogramowaniu Veno do wizualizacji i integracji systemów zabezpieczenia mienia. Veno integruje systemy PPOSH, CCTV, SSWIN, KD i inne, zapewniając wyższą efektywność w zarządzaniu bezpieczeństwem całego obiektu niż każdy z systemów osobno. Grupa AAT jest największym producentem systemów sygnalizacji pożarowej i aparatury dozymetrycznej w Polsce pod marką Polon Alpha. Sukces przyjętej strategii i wysoką jakość produktów potwierdza kolejny złoty medal Securex przyznany systemowi sygnalizacji pożarowej Polon 6000. Jesteśmy producentem jednej z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce marek telewizji dozorowej Novus, obejmującej szeroki wachlarz urządzeń telewizji IP oraz AHD. Oferta bazuje na najnowszych technologiach i bieżących rynkowych trendach. Zarządzanie oferowanymi systemami monitoringu opiera się na autorskim programie NMS. Systemy sygnalizacji włamania i napadu to globalna marka DSC, której wyłącznym dystrybutorem jesteśmy od ponad 20 lat. Nowe centrale alarmowe DSC Power Neo, bazujące na technologii Power G, umożliwiają budowę hybrydowych systemów alarmowych. Seria została zbudowana od podstaw i cechuje ją stabilność oraz niezawodność. Rozwiązania w segmencie kontroli dostępu to produkty jednego z największych światowych producentów firmy Cantech oraz własna marka KADE. Program nadzorczy KADE Premium Plus wraz z kontrolerami, szeroką gamą czytników, kart zbliżeniowych i akcesoriów pozwala zaprojektować kompleksowy system kontroli dostępu. AAT posiada sieć dystrybucji w całej Polsce składającą się z 12 oddziałów w największych miastach kraju oraz głównej siedziby w Warszawie. Współpraca z AAT to gwarancja systematycznie rozwijanej oferty dopasowanej do światowych trendów. Zapewniamy wsparcie techniczne na każdym etapie inwestycji, szkolenia i doskonalenie umiejętności kadry instalatorów oraz opracowywanie ofert projektów systemów zabezpieczeń. Zapraszamy do współpracy z AAT Holding.